jako podstawa prawa powszechnego. Z uwagi na to, że mam 15 minut, to będę bardzo wiele rzeczy skracał, upraszczał i trochę nie zdecyfikował, żeby pokazać, o co mi chodzi. Generalnie temat logos jako podstawa prawa powszechnego. Chcę tutaj pokazać w tej prezentacji, co stanowi w ogóle podstawę wszelkiego prawa stanowionego, czyli prawa formalnego, jak to mówię, niesformalizowanego. I w kontekście też tego, czy w ogóle potrzebujemy czegoś takiego jak kara, czym jest w tym kontekście przestępstwo, zbrodnia, jak to tam nazwiemy. Zacznę od tego, tutaj odwołam się do Benedykta XVI, to będzie właściwie taka trochę prezentacja filozoficzno-teologiczna, że jeśli chodzi w ogóle o porządki prawne, to w bardzo wielu kulturach, cywilizacjach z reguły prawo było uzasadniane religijnie, czyli u podstaw stała wiara w jakieś bóstwa, nie miało, przepisy prawa nie miały całkowicie racjonalnego uzasadnienia. No, jeśli chodzi o cywilizację chrześcijańską, czy tą cywilizację łacińską, to oczywiście opieramy się tutaj na starożytnym Rzymie w dużej mierze, chociaż nie w pełni. I warto tutaj zaznaczyć, bo często jest to jakby w ogóle nierozumiane albo postrzegane zupełnie inaczej, że to właśnie chrześcijaństwo wyzwoliło się od tego poglądu. To znaczy wyzwoliło się od próby narzucania prawa. No tak mamy na przykład islam. W skład islamu, no mamy tam, prawda, Koran, to wszystko, ale generalnie jest prawo szariatu. Prawo jest nieodłącznie związane z wyznaniem. To znaczy, że ktoś, kto jest muzułmaninem, musi przestrzegać określonych praw i to są prawa, które mają charakter, można powiedzieć, taki powszechny, w tym sensie, że nie są tylko jakimiś prawami moralnymi, ale też prawami państwowymi i powinny być za nie karę państwowe, za nieprzestrzeganie czy tam załamanie tego prawa. Nie da się jednego odwiedzić od drugiego. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, tutaj nie ma takiej sytuacji. Oczywiście można przywołać tu 10 przykazań, o czym zaraz będę mówił, ale no jak bierzemy do ręki Ewangelii, no to jakby Chrystus tam nie podaje jakby gotowego prawa i mówi: macie, to jest księga prawa, teraz pilnujcie tego, karajcie tych, którzy robią źle i tak dalej. Wręcz przeciwnie. Mówi, że Bóg jest sędzią ostatecznym i no żadna... No, mogą być tutaj też takie jakby obiekcje związane z tym, że istniał jednak taki cezaropapizm w którymś momencie historii, ale właśnie jakby to z inicjatywy Kościoła było uwolnienie się od tej dziwnej, fałszywej symbiozy państwa z Kościołem, dlatego że wtedy tak naprawdę hierarchowie świeccy, czyli królowie, tam książęta, wyznaczali biskupów, więc niewiele to miało wspólnego z wiarą. Kary tam wyznaczali swoje, prawda, i działy się nieciekawe rzeczy. Cywilizacja łacińska jako jedyna właściwie wyzwoliła się spod czegoś takiego. Mamy rozdzielność władzy duchownej od władzy świeckiej, nie mylić z rozdziałem państwa od kościoła, bo to jest co innego. Komunia państwa z kościołem może być zachowana dzięki właśnie oddzieleniu władzy świeckiej od duchownej, co skutkuje tym, że po prostu osoby duchowne mogą pouczać królów, książąt. Mogą wskazywać na to, że to prawo, które oni ustanawiają, nie jest ostateczne. Że jest też jakieś kryterium, które ich sądzi. Tych królów, którzy to prawo ustanawiają. No i Benedykt właśnie nam tutaj mówi, że teologowie chrześcijańscy zajęli stanowisko przeciw prawu religijnemu, które wymagało wiary w bóstwa. Stali po stronie filozofii, uznając za źródło prawa obowiązujące wszystkich rozum i naturę w ich wzajemnym powiązaniu. To jest trochę taka mieszanka Rzymu i stoików, prawda? Stoicy też wierzyli w logos, wierzyli w to, że trzeba racjonalnie prawa badać, jakby chrześcijaństwo to wszystko wchłonęło, przejęło. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? No chodzi o to, że fundamentem w ogóle wiary chrześcijańskiej i naszej cywilizacji jest wiara właśnie w logos, w to, że Bóg jest myślą. Z tym, że nie podchodzimy tutaj do wiary tak jak na przykład, to nie wygląda tak jak u starożytnych Greków czy u stoików, że uważali, że no oczywiście ten logos, który podtrzymuje cały świat w istnieniu i który wyznaczył prawa, prawda, rządzące tym światem, to że on jest tylko myślą jakąś racjonalną no i niczym więcej, tylko tak jak tu Benedykt też podkreśla, że ta myśl, ta przedwieczna myśl, ten logos jest tożsamy z miłością. To znaczy, że to, te prawa, które się pojawiają, to nie są od takie prawa dla zwykłego widzimisię, tylko one wynikają też, tak samo te prawa moralne, te prawa, które stanowią fundament prawa stanowionego, mają służyć naszemu dobru. I tutaj jeszcze jeden cytat z Benedykta, właśnie, który mówi, że Bóg, którego wierzymy, jest Bogiem rozumu. Takiego jednak rozumu, który na pewno nie jest tylko naturalną matematyką, prawda? No bo nie o to chodzi, żeby mieć tylko jakieś tam pojęcie, jakieś tam prawidła, które co istnieją, które nas nie dotyczą w sposób bezpośredni. Stanowi on jedność z miłością i dobrem. To znaczy, że te prawa, które pochodzą od tego logosu, które stanowią fundament no też prawa naturalnego, też naturalnego rozumu,
One służą naszemu dobru, a w momencie, kiedy próbujemy z nimi walczyć, czy walczymy z logiką na przykład, co w niektórych wypadkach się zdarza, jeżeli walczymy z, przypuśćmy, z tymi zasadami wpisanymi gdzieś głęboko w nasze serca i umysły moralnymi, to tak naprawdę to obraca się przeciwko nam. Mimo, że wierzymy w to, że może jakieś dobro z tego wyniknąć, to nieprawda, jakaś może przyjemność chwilowa na dłuższą metę prowadzi to do niczego dobrego. No i mamy pytanie teraz, czy w ogóle może istnieć prawo, które nie ma jakichś podstaw metafizycznych, które nie zasadza się gdzieś w czymś głębszym, prawda? No tu mówimy o logosie, ale wcześniej były bóstwa, prawda? Prawo oparte na mitosie, no ale może wystarczyłoby, żeby się po prostu większość demokratycznych ugadała, jakie będzie to prawo i takie też będą jego fundamenty, tak będziemy je konstruować. Otóż jest to niemożliwe, znaczy możliwe, no jest to możliwe w sensie w praktyce, da się to zrealizować, ale na dłuższą metę to nie zadziała, dlatego że w takiej sytuacji, kiedy nie mamy jakiejś ostatecznej instancji, możemy przegłosować wszystko. No i przypuśćmy, że na sali tutaj będzie większość mężczyzn i teraz się dogadujemy, że no gwałt jest tak naprawdę całkiem w porządku, prawda? Podzielmy się tymi kobietami tutaj, kto jest za, przegłosowane i... I mimo wszystko no w człowieku budzi się jakieś oburzenie, mówi no nie, no to nawet jeżeli uznamy, że to jest dobre, to wcale nie zmienia faktu, że to dobre nie jest, prawda? Istnieje jakaś instancja wyższa, która jest poza prawem sformalizowanym, stanowionym, uzgodnionym głosem większości. Muszą być jakieś, no, tak to nazwijmy, pewne aksjomaty, jak już mówimy o tym logosie jako matematyce tej miłości. Pewne prawa nienaruszalne. My mamy na przykład konstytucję, bo nie jesteśmy, no mówi się, że żyjemy w demokracji, to jest wielutna bzdura, demokracja to są rządy większości. Gdybyśmy żyli w demokracji, to takie rzeczy, jak o których mówiłem, by się zdarzały. Żyjemy w republice, mamy konstytucję i ta konstytucja gwarantuje pewne prawa, które nie mogą być przegłosowane nawet głosem większości, prawda? I generalnie jest to dobra rzecz, bo gdyby większość z nas zdecydowała, że gwałt jest czymś dobrym, no to gdyby to się wydało, no to generalnie jest, że tak powiem, są sądy, policja i tak dalej. No i nie byłoby tłumaczenia, że no ale było nas więcej, prawda? Demokracja, żyjemy w demokracji, co to za nietolerancja i tak dalej. No, inaczej tego widzieć nie można. I chyba każdy z nas się zgodzi, że no to był kiepski pomysł, no chyba, że ktoś ma jakieś tam niecne zamiary i wtedy rzeczywiście może próbować przepchnąć coś takiego. Fundamentem naszej cywilizacji jest oczywiście 10 przykazań. Kwestia jest taka, że no to są dosyć ogólnikowe, prawda, zasady. No i ich jakby interpretacja, czy rozciągnięcie na po prostu zdarzenia w naszym życiu, konkretne, które się dzieją, no należą już właśnie do systemu prawnego, do wymiaru sprawiedliwości. Ale ten fundament musi być, bo jeżeli będziemy go próbować zburzyć, to burzymy tym samym cywilizację, burzymy podstawowy fundament prawny. I co jeszcze świadczy za tym, o czym tu mówię? Świadczy o tym coś takiego jak epikeja, cnota słuszności, straszliwie zapomniana, a pisał o niej święty Tomasz i Arystoteles dużo wcześniej, bo tutaj na Arystotelesa się święty Tomasz powołuje. Cnota ta polega mianowicie na tym, że w momencie, kiedy mamy jakiś przepis prawny, który w danej chwili wydaje nam się godzić w sprawiedliwość, prawda? Mimo że sam przepis jest słuszny, ale ktoś go wykorzystuje wbrew woli prawodawcy. No, mamy tego liczne przypadki pośród właśnie prawników, adwokatów, obrońców, prawda? Oni szukają tam, jak zinterpretować to prawo tak, żeby wyszło na ich. Nie chodzi o to, żeby to prawo było zinterpretowane w wielu wypadkach tak, żeby sprawiedliwości stało się zadość, tylko ja bronię klienta, to wykorzystuję to prawo tak, żeby wyszło, że jest niewinny, prawda? No mamy masę krętactw, które wykorzystują jakieś tam luki prawne. No wiele jest takiego prawa, które szkodzi osobom jakimś tam prywatnym, zwykłym ludziom, a gdzieś tam jakieś firmy, korporacje czy ludzie złej woli wykorzystują to prawo i mówią, no patrzcie, wszystko robię zgodnie z prawem, a my widzimy, że to jest krętacz i że robi coś niegodziwego i zapomina się o tym i sędziowie też o tym zapominają, nawet w strukturze prawa, to co mówi właśnie święty Tomasz, że i w przestrzeganiu prawa ważny jest umiar. I jeżeli ktoś, tutaj mamy nawet, o, prawo krytykuje ten, kto twierdzi, że prawo to nie jest dobre. Nie na tym polega cnota epikei, że mówię, że prawo jest złe. Polega ona na tym, że twierdzę, że w tym wypadku to prawo działa jakby wbrew intencji temu, kto je sformułował. Prawda? Trzymamy się litery, zapominamy o tym, jaka była intencja w ogóle istnienia tego prawa. No i tutaj święty Tomasz cytuje kodeks prawny, jaki to nie wiem, ale niewątpliwie przeciw prawu występuje ów, kto trzymając się jego słów postępuje wbrew woli pracodawcy. Gdybyśmy się trzymali tego jednego zdania, jeśli chodzi o nasz wymiar sprawiedliwości, to masa ludzi by musiała pójść siedzieć. No nie oszukujmy się. Tak wygląda sytuacja. Ale to też pokazuje, że
prawo stanowione zawsze odwołuje się jeszcze gdzieś indziej, prawda? No nie możemy teraz powiedzieć, że no tak, nie przestrzegam tego przepisu w tej sytuacji, dlatego że inny przepis. Nie o to tu chodzi. Tu chodzi o to, że ja czuję wewnątrz, że przestrzegając tego przepisu w danej sytuacji postępowałbym niesprawiedliwie, niesłusznie. Mimo że nie odwołuje się przecież do systemu kodeksu prawnego bezpośrednio, tylko właśnie do logosu, do rozumu. Odwołuje się do zdrowego rozsądku chociażby. Prawda? Czasami trudna jest taka dyskusja z kimś, kto zacznie wyliczać przepisy prawne. My wiemy, że on nie ma racji, że jest skrętaczem. No i prawnie trudno mu coś zarzucić, bo on po prostu udaje, że nie rozumie, co jest grane. Idźmy dalej. To wszystko stawia nas przed pytaniem, czy sprawiedliwość powinna służyć temu, żeby tylko ludzi karać, żeby wprowadzać tylko jakiś porządek dla samego porządku? No nie za bardzo. Skoro to wszystko bierze się z rozumu, z logosu i ma służyć naszemu dobru, wynika z miłości, prawda? Czyli po to pewne zasady obowiązują, prawda? No, mamy prawa fizyki, ktoś może chcieć je złamać, biec tam na dach uczelni i powiedzieć, a teraz sobie polata, prawda? Spadnie z hukiem i się zabije. To samo dotyczy praw moralnych w dużej mierze, można taką analogię tu dostrzec. Można próbować je złamać i oczywiście czerpać z tego jakąś przyjemność, prędzej czy później konsekwencje się pojawią i myślę, że większość z nas o tym wie, często tak było, bywa w naszym życiu, że uważamy, że nie, tak będzie lepiej, po co mam tego słuchać i tak dalej. I potem pojawia się problem. No więc kwestia jest taka, że jeżeli to prawo nie istnieje sobie samo dla siebie, ani po to, żeby spełniać jakieś oczekiwania nasze osobiste, a pochodzi gdzieś od tego logosu, od racjonalnego rozumu, w którym wszyscy mamy udział, prawda? Bo jesteśmy w stanie pewne rzeczy, jak to się mówi, na zdrowy rozsądek pojąć, że ktoś jest krętaczem, że ktoś jest oszustem i tak dalej. Czujemy w sobie, że się krew burzy, prawda? Na przykład dzisiaj się wzburzyłem też, jak nasz kolega z roku chciał bronić kłamstwa po prostu, no... Jak można bronić kłamstwa? Jeżeli ktoś broni kłamstwa, no to jak można komuś takiemu wierzyć w czymkolwiek, prawda? Kłamstwo trzeba nienawidzić z całą zawziętością, bo tym wyrażam miłość do prawdy, no nie? No ale jeżeli rzeczywiście trwamy w tej prawdzie, w tym logosie, próbujemy budować racjonalne prawo, właśnie filozoficznie, zastanawiając się nad tym, dlaczego taki przepis, co posłuży dobru, no to jest też pytanie w ogóle o sens istnienia, czy kary, czy czemu ma służyć wymiar sprawiedliwości. I tutaj jest taka propozycja, mało znana w Polsce, księdza Jima Connersdyna z Nowej Zelandii. To jest idea sprawiedliwości naprawczej, która nie definiuje sprawiedliwości jako kary, tylko jako naprawę. I przestępstwo tutaj jest jakąś szkodą, bo zawsze jest jakąś szkodą, prawda? Przeciwko jakiejś tam konkretnej drugiej osobie i też społeczeństwu, bo ta skrzywdzona osoba, ofiara, ona inaczej funkcjonuje w tym społeczeństwie. Więc tenże ksiądz wpadł na taki pomysł, że karać trzeba tylko, kiedy to jest konieczne. Nie mówię, że nie należy w ogóle karać ludzi. No bo czasami no trzeba, jak ktoś zachowuje się jak zwierzę, to trzeba go zamknąć w klatce, żeby, a nie mu tłumaczyć, bo on nie słucha wtedy, prawda? Skacze i wymachuje maczetą. No nie ma wyjścia. To jest ultima ratio, czyli zdrowy rozsądek, znowu się odwołujemy. Ale to też jakby do Was, ku takiej refleksji. Czy chodzi o to, żeby się tylko zemścić na kimś, kto wyrządził mi krzywdę, prawda? No nie wiem, ktoś mi, żebyśmy zabił kogoś z rodziny, albo mnie okradł. No to co, ja mam się tylko cieszyć z tego, że teraz jego zabiją, prawda, tam na krześle, czy jemu coś zabiorę, mu się oddać? No nie bardzo, bo ja jestem dalej pokrzywdzony. Nic mi w moim życiu to nie zmienia. Sprawiedliwość naprawcza opiera się na tym, że zadaniem tej osoby jest wynagrodzić zarówno mnie tą krzywdę, jak i społeczeństwu. Więc tutaj wchodzi w grę nie tylko rekompensata jakaś tam finansowa, ale też i emocjonalna. Realizuje się jakby ten proces, nazwijmy to tak w cudzysłowie, resocjalizacji, bo to nie do końca znaczy to, co rozumiemy dzisiaj przez resocjalizację, to osoba próbuje się jakby znowu wprowadzić w społeczeństwo, dać jej pracę do wykonywania jakiejś roboty publicznej, no, żeby jakoś odpracowała to, co zrobiła, bo nie da się cofnąć wydarzenia złego, prawda? Ktoś kogoś zabije, osoba nie ożyje, ale może się zreintegrować w społeczeństwie. I lepiej, jeżeli ta osoba zacznie właściwie funkcjonować, zacznie odpłacać za te krzywdy, które wyrządziła, niż my mamy za nią płacić, utrzymywać ją w więzieniu, gdzie tam sobie leży na tym pryczy, je lepiej niż w szpitalu, bo 20 zł stawka żywieniowa dzienna w więzieniu, w szpitalu 5 zł na przykład, jeżeli tego nie wiecie. Więc to tak tylko na szybko. I kolejna rzecz, że samo prawo stanowione na nic nam się nie przyda, jeżeli ludzie nie chcą go przestrzegać. W momencie, kiedy ja rozumiem, po co jakieś prawo powstało, to nie chodzi o to, że mam go nie przestrzegać, jak nie rozumiem, ale jeżeli rozumiem, widzę, że ono służy dobru, to chcę go przestrzegać. A jeżeli nie rozumiem,
a prawo mi wmuszają, no to okej, ono sobie istnieje, ale co z tego, jak wszyscy robią zupełnie inne rzeczy. No nie da się wprowadzić, tak samo nie da się wprowadzić uchwałą w ludziach sprawiedliwości, że wszyscy będą przestrzegać prawa, tak samo jak jeden z polityków ostatnio chciał kończyć biedę ustawą, prawda? No, zakończył, wprowadził ustawę, która zakończy biedę, nareszcie. No, takie rzeczy są dosyć irracjonalne. I dziękuję bardzo za uwagę.